polski supermarket w Świebodzicach Intermarché zaprasza na zakupy. U nas zawsze świeże pieczywo prosto z pieca od samego rana przez cały dzień. Nasze zawsze świeże warzywa to gwarancja zdrowia i smaku. Jesteśmy dumni z wyrobów z własnej masarni. Zaopatrujemy się tylko u zaufanych dostawców. Zachęcamy do spróbowania produktów garmażeryjnych, które powstają ze składników najwyższej jakości. A może masz ochotę na kurczaka z grilla? A na łasuchów czeka bogata oferta pysznych i świeżych ciast. Tej pokusie się nie oprzemy. Intermarché to nie tylko bogaty asortyment, wysoka jakość produktów czy szok promocje. Świebodzickie Intermarché sponsoruje m.in. świetlicę środowiskową, Caritas, Bonafide, miejscowe parafie, ZHP, koło rencistów i emerytów oraz udział bierze w wielu akcjach. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. A czeka Cię wiele atrakcji z Miejską Biblioteką Publiczną Oddziałem Dziecięcym w Świebodzicach. Jak zrodził się pomysł spotkań pod lipą? Pewnego upalnego dnia zażartowałyśmy z koleżanką, że chyba przeniesiemy się na podwórko pod lipę. Koleżanka Agnieszka podchwyciła pomysł i zacytowałyśmy Kochanowskiego. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Przygotowałyśmy specjalny napis, zamieściłyśmy go tutaj na murze i wszyscy, którzy przychodzili, zdziwieni byli, ponieważ nikt nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Jaka jest idea spotkań pod lipą? Idea spotkań pod lipą polega na tym, że są to spotkania integracyjne. Integrują dużą grupę dzieci, młodzież, przedszkolaków, dziadków, rodziców. Biblioteka Dziecięca postanowiła wyjść naprzeciw do dzieci, aby zachęcić je do czytelnictwa poprzez różne zabawy, gry i tańce. Nie skupiamy się wyłącznie na wypożyczaniu książek, ale też proponujemy dzieciom ogromny wachlarz atrakcji. Miejska Biblioteka Publiczna, oddział dziecięcy już cyklicznie organizuje spotkania pod lipą, a na dzieci czeka moc atrakcji. Bańki mydlane, teatrzyki, konkursy, gry i zabawy, kalambury i biorą w nich udział wszyscy, dzieci, rodzice, dziadkowie i zawsze jest bardzo wesoło. Co po hucznych swawolach i zabawach? Później usiedliśmy sobie pod lipą i czytaliśmy książki, bo wiadomo, że biblioteka to przede wszystkim książki, które są naprawdę piękne, kolorowe. Zapraszamy wszystkie dzieci, zapraszamy młodzież. Jest tak duży wybór książek fantastycznych, że nawet znajoma dziewczynka przyjechała z Wrocławia, powiedziała, że u nas jest więcej niż w Wrocławiu tych pięknych książek fantastycznych.